setki milionów dolarów ukryte w sofie, sprzeniewierzenie pomocy humanitarnej o wartości ponad 7 milionów dolarów, a w tle domy warte miliony dolarów lub wyjątkowo luksusowe samochody. Można by rzec, taka tam codzienność ukraińska, gdzie jedni giną na froncie z bronią w ręku, by inni na tyłach mogli brać łapówki i zarabiać na wojnie. Czy zatem zastanawialiście się kiedyś, jakim cudem tak wielu naszych wschodnich sąsiadów, pomimo iż są uchodźcami z kraju ogarniętego wojną, jeździ lepszymi od nas samochodami i zdaje się żyć lepiej od nas samych? Jestem pewien, że momentami u części naszego społeczeństwa z pewnością takie pytania się pojawiały i pewnie pojawiać się będą. Otóż musimy oczywiście mieć świadomość, iż wielu z tych ludzi miało i wciąż ma nieźle funkcjonujące biznesy. I to nie tylko na Ukrainie, ale również w Polsce i innych krajach. Co nie zmienia faktu, że są i tacy, którzy weszli w posiadanie majątku w sposób nielegalny. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż w ostatnich tygodniach zarówno ukraińskie, jak i światowe media informowały o wielkiej aferze korupcyjnej i związanych z nią głośnych dymisjach w ukraińskich strukturach tamtejszej władzy. Włącznie z kancelarią prezydenta, Ministerstwem Obrony, Prokuraturą Generalną i administracją obwodową. Służba Bezpieczeństwa zawitała do urzędników Ministerstwa Obrony, byłego dyrektora Departamentu Zamówień Państwowych Bohdana Chmielnickiego i wiceministra obrony Wiaczesława Szapowałowa. Obaj są zamieszani w aferę zakupową produktów żywnościowych dla wojska. Ponadto, zgodnie z dochodzeniem, Chmielnicki dokonał zakupu dla armii ukraińskiej prawie 3000 słabej jakości kamizelek kuloodpornych za ponad 100 milionów hrywien. SBU zatrzymała podejrzanych. Może się okazać, że ujawniona afera korupcyjna, w której już mówi się o wielu milionach dolarów łapówek, to jedynie szczyt góry lodowej, w jaką zamieszani są ukraińscy urzędnicy. Czy zatem prezydent Wołodymyr Zełenski przestraszył się tych amerykańskich polityków, którzy nawołują do ograniczenia pomocy dla Ukrainy i coraz głośniej sugerują, że część z przekazywanych środków pomocowych jest sprzeniewierzonych przez skorumpowanych ukraińskich urzędników? Czy niczym w Brukseli ktoś wreszcie powiedział dość? Co oznaczają te personalne straty ekipy Zełenskiego, charakteryzujące się masowymi dymisjami i zatrzymaniami ukraińskich urzędników? Przyjrzyjmy się dziś dokładniej, czy Ukraina faktycznie zaczęła walkę na dwóch frontach, tym militarnym i tym korupcyjnym. Nim jednak rozpoczniemy dzisiejsze dywagacje, chciałem podziękować przede wszystkim Wam za suby, łapki w górę i za to, że o mnie nie zapominacie. Jeżeli oczywiście nie będzie to dla Was kłopotem, a chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, to możecie wcisnąć przycisk po prawej stronie ekranu. Oczywiście zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie możecie w ramach wspierania kanału syna i mojego nabyć strategiczną grę planszową Globalista i inne oferowane przez nas produkty. Pamiętajcie, że w ten właśnie sposób wspieracie kopaną w cztery litery, wiecie przez kogo, polską przedsiębiorczość. Z góry bardzo dziękujemy, a ja startuję z dzisiejszą analizą. Ukraińskie media opublikowały nagranie z przeszukania domu byłego ministra obrony Oleksandra Mironiuka. Jest on zamieszany w sprawę dotyczącą oszustw związanych z zamówieniami w Ministerstwie Obrony. W jego sofie znaleziono prawie 18 milionów ukraińskich hrywien, czyli ponad 400 tysięcy dolarów. Wszystko wskazuje na to, że korupcja na Ukrainie, pomimo wojny, jest wciąż bardzo poważnym i narastającym problemem. Sprawę dotyczącą nieprawidłowości przy zakupach, na przykład żywności dla ukraińskiej armii, ujawnili jako pierwsi tamtejsi dziennikarze, którzy na podstawie dokumentów z końca grudnia 2022 roku dotyczących dostaw produktów spożywczych dla jednostek m.in. w obwodach sumskim, kijowskim, żytomierskim i czernichowskim dokonali analizy porównawczej. I okazało się, że za pojedyncze jajko Ministerstwo Obrony płaciło 17 hrywien, a w sklepie przy zakupie detalicznym ta cena wynosiła około 6 do 8 hrywien. Zawyżone były również ceny ziemniaków i to prawie trzykrotnie. Tego rodzaju sposób działania jest powszechnie znany także w Polsce jako działka procentowa od poczynionych zakupów, która pozostaje w kieszeniach urzędnika łapówkarza i korumpującego go dostawcy. Cały proceder polega na tym, że nadpłata jest dzielona między nich w zależności od wcześniejszych ustaleń, a w tym konkretnym przypadku urzędników ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Wartość całej umowy wynosiła ponad 13 miliardów hrywien, czyli 1,5 miliarda złotych, więc można sobie łatwo
łatwo wyobrazić, że przy takiej wysokości zamówienia, nawet z małych procentów, kwota łapówki była znaczna. A jak sami mogliście zauważyć, tu nikt nie bawił się w delikatne zawyżenie cen dostarczanych produktów. Zatrzymanie i zdymisjonowanie Mironiuka to jednak nie koniec, bo tak jak już wspomniałem, swoje stanowiska stracili także zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, Kryło Tymoszenko, wiceminister obrony Wiaczesław Szapowałow, zastępca prokuratora generalnego Ołyeksii Symonenko, a także szefowie kilku regionów. Symonenko oficjalnie naraził się podobno tym, że pomimo iż ukraiński prezydent zabronił urzędnikom wysokiego szczebla wyjeżdżać na urlopy, podczas tego wyjątkowo ciężkiego dla ukraińskiego społeczeństwa okresu, kiedy wiele osób umiera w bezsensownej wojnie, to on i tak, korzystając z luksusowego Mercedesa lwowskiego biznesmena, pojechał na wakacje do Hiszpanii. Wielu analityków łączy te dymisje i zatrzymania z oświadczeniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, które wygłosił ostatnio w opublikowanym przez siebie nagraniu. Podjęto już decyzje personalne, niektóre dzisiaj, niektóre będą jutro, w sprawie urzędników do spraw różnych szczebli w ministerstwach i centralnych strukturach rządowych, a także w regionach i w systemie egzekwowania prawa. Jeśli teraz chcą odpocząć, spoczną poza służbą publiczną. Urzędnicy nie będą już mogli wyjeżdżać za granicę na wakacje lub w innych celach pozarządowych. I raczej nie było zbiegiem okoliczności to, że tego samego dnia rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu usunął ze stanowiska Wasyla Łożyńskiego, pierwszego wiceministra do spraw rozwoju wspólnotowego i terytorialnego, który został aresztowany za przekupstwo. Komentując ten incydent, prezydent Zełenski jasno zaakcentował, że oczywiście w tej chwili główny nacisk kładziony jest na kwestię obronności, czyli prowadzonej wojny. Ale to nie znaczy, że nie widzi i nie słyszy tego, co mówi jego społeczeństwo na różnych poziomach, zarówno centralnym, jak i regionalnym, oraz że pewne decyzje już zostały podjęte, dodając przy tym, że nie będzie powrotu do tego, co było w przeszłości. Pewnie także nieprzypadkowo taki, a nie inny przekaz prezydenta Zełenskiego zbiegł się z tym, że ukraińscy dziennikarze oskarżyli MON o kupowanie produktów dla wojska po znacznie zawyżonych cenach. Śledztwo to odbiło się szerokim echem zarówno w ukraińskim społeczeństwie, jak i z samej armii. Ale co gorsza dla tamtejszych włodarzy, również wśród zachodnich partnerów Kijowa, w tym Polski i USA, udzielających wsparcia finansowego, militarnego, nie tylko dla ukraińskiej armii, ale w ogóle dla budżetu Ukrainy. To odsunięcie kilku naprawdę bliskich prezydentowi urzędników z ukraińskiego rządu wywołało spore zaniepokojenie w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie część z przedstawicieli tamtejszej administracji zażądało jeszcze większej kontroli środków kierowanych w ramach pomocy dla Ukrainy. Choć szczerze mówiąc, u nas, ze strony naszych włodarzy, przynajmniej ja osobiście nic takiego nie słyszałem. Sprawa jest tym bardziej istotna dla ukraińskich rządzących, że biorąc pod uwagę szalejącą tam korupcję, taki skandal łapówkarski, jak ostatnio ujawniony, może odegrać również istotną rolę w politycznych atakach Moskwy na przywódców w Kijowie. Liczne dymisje spowodowane tym skandalem przerzedziły szeregi rządu, już uszczuplone po katastrofie helikoptera, w której śmierć poniósł minister spraw wewnętrznych, który nadzorował ukraińską policję i służby ratownicze, oraz kilku innych członków kierownictwa tego ministerstwa. Zresztą w obliczu obecnych zatrzymań i dymisji, również to zdarzenie w oczach wielu obserwatorów nabrało zupełnie innego wymiaru. Sam wspomniany wcześniej Kryło Tymoszenko, odpowiedzialny od 2019 roku za wizerunek medialny Zełenskiego w mediach, zarówno tych konwencjonalnych, jak i społecznościowych, podczas jego kampanii prezydenckiej i teraz, w czasie trwającej wojny, został zdymisjonowany i ponoć poddany dochodzeniu służb śledczych w związku z osobistym wykorzystaniem luksusowych samochodów, jak na przykład Chevrolet Tahoe. Zarzucono mu, iż miały one służyć między innymi do ewakuacji ludzi, a nie do jego własnego użytku. Co równie zaskakujące, był on swego czasu jednym z funkcjonariuszy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i tym samym uczestniczył w śledztwie związanym ze sprzeniewierzeniem pomocy humanitarnej o wartości ponad 7 milionów dolarów przeznaczonej dla południowego regionu Zaporoża, choć on sam zaprzecza, jakoby miał z tym coś wspólnego. No ale co by nie mówił, to raczej do biednych nie należy, skoro stać go również na jedno z najnowszych Porsche warte około 100 tysięcy dolarów i wynajmowanie pałacu o powierzchni 1200 m2. Następną szychą, o której wcześniej mówiłem,
a którą zatrzymano i pozbawiono stanowiska, jest wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, niejaki Wasyl Łożyński. Zarzucono mu udział w sieci defraudacji środków budżetowych. Według ministra infrastruktury Oleksandra Kubrakowa, ukraińska agencja antykorupcyjna tylko w jednym przypadku odnalazła gotówkę o wartości 400 tysięcy dolarów. Według opinii niektórych analityków, przesłanie Zełenskiego dotyczące walki z korupcją ma pokazać, iż ta nie będzie dalej tolerowana. To, że ukraiński problem w kwestii łapówkarstwa był i jest poważny, pokazały już wielokrotnie raporty Transparency International dotyczące korupcji na świecie, gdzie w 2021 roku Ukraina znalazła się na 122 miejscu wśród 180 porównywanych krajów, przy czym lokata 180 reprezentowała najbardziej skorumpowany kraj. Zakorzeniona od dawna korupcja sprawiała, że zagraniczni inwestorzy i rządy jeszcze przed obecnym konfliktem zbrojnym w dużej mierze obawiali się prowadzenia interesów z Ukrainą. Co równie niepokojące, to zgodnie z raportem krajowym Departamentu Stanu USA z 2020 roku, oskarżenia ukraińskich dziennikarzy o korupcję na wysokich szczeblach władzy, w sądach i biznesie utrzymywały się również w czasie rządów sprawowanych przez obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, nawet pomimo powstawania kolejnych instytucji antykorupcyjnych. Dlatego każdy następny poważny skandal korupcyjny może zagrozić dziesiątkom miliardów dolarów, które Stany Zjednoczone i ich sojusznicy przekazują i planują przekazać w ramach pomocy udzielanej Ukrainie. Wprawdzie przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu w swoim oświadczeniu podali, iż z zadowoleniem przyjmują szybkie działania podejmowane przez prezydenta Zełenskiego w tej sprawie, a także skuteczne działania ukraińskich instytucji antykorupcyjnych, społeczeństwa obywatelskiego i mediów w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i rozliczania zamówień publicznych. To pomimo takich oficjalnych deklaracji, wcale nie jestem pewien, czy ta argumentacja aby na pewno wszystkim wystarczy. Tym bardziej, że obecnemu prezydentowi Ukrainy dość często zarzucano bagatelizowanie problemu korupcji w czasie wojny. Dość regularnie jego publiczna retoryka na przestrzeni miesięcy trwającego konfliktu wybrzmiewała tak, iż można było dojść do wniosku, że najważniejsze są zwycięstwa na froncie, a nie problemy takie jak korupcja w kraju, które w czasie wojny spycha się na dalszy plan. Wygodne, nieprawdaż? I nawet mi trochę przypomina w pewnych aspektach nasze rodzime poletko. Dlatego z jednej strony facet jest podziwiany za to, że postawił się Putinowi i teraz podejmuje teoretycznie radykalne kroki w walce z korupcją, które również mogą robić wrażenie. Ale przyglądając się temu bliżej, to te dymisje bądź zatrzymania dotyczą jednak w większości przypadków polityków drugiego i trzeciego szczebla, poza nielicznymi przypadkami wśród tych z tak zwanego świecznika. Co więcej, wcale nie ma pewności, że wszystkie te rezygnacje lub aresztowania mają związek z zapowiedzią Zełenskiego o rozpoczęciu krucjaty przeciwko korupcji i nadużyciu. Przynajmniej tak sugeruje czołowy ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko, który mówi, że niektóre z tych decyzji personalnych były przygotowywane od dawna, a teraz po prostu postanowiono wdrożyć je wręcz hurtowo i że ukraińskie władze oraz zachodni partnerzy nie mogą po prostu przymykać oczu na skandale jak te ostatnie. Co również ciekawe, ten pan głośno twierdzi, że Polska to główny przyjaciel Ukrainy i razem moglibyśmy zmienić układ sił w Europie. Kto wie, może? Tym bardziej, że nasz prezydent Andrzej Duda według najnowszego sondażu kijowskiego Centrum Nowa Europa jest tym zagranicznym przywódcą, który cieszy się największym zaufaniem Ukraińców, bo ufa mu aż 87% ankietowanych. To w dużej mierze pokazuje nam obecny stosunek Ukraińców do Polski. Lecz nie do końca jestem pewien, czy pan prezydent napawa własne społeczeństwo takim hura optymizmem. Pozdrawiam, panie prezydencie. Jedno natomiast jest pewne, że tak w naszym pięknym kraju, jak i u naszych wschodnich czy też zachodnich sąsiadów, coraz częściej okazuje się być tradycją głośne odwoływanie lub zatrzymywanie danego urzędnika, by później po cichu ostudzić rozgrzaną atmosferę i ewentualne postępowanie karne wobec niego. A taka bezkarność, jak niektórzy mawiają, niczym przysłowiowa okazja, czyni złodziei, nawet z najuczciwszych teoretycznie ludzi. Czy i tym razem też tak się stanie? To się okaże. Oby nie,
bo w przypadku Ukrainy może się okazać, iż w końcu niewielu będzie chętnych do przesyłania pieniędzy do kraju, gdzie z góry ustawia się kolejka chętnych do ich sprzeniewierzenia. Podsumowując dzisiejszy materiał, prezydent Zełenski z pewnością musi mieć świadomość tego, że Ukraina, walcząc z rosyjską inwazją o swoje przetrwanie, zależy niemal całkowicie od pomocy krajów zachodnich, w tym także Polski. A te, pomimo wciąż udzielanej dotychczas pomocy, momentami zaczynają się poważnie obawiać głęboko zakorzenionej i wręcz endemicznej chęci wykorzystywania przez część ukraińskich ludzi u władzy otrzymanych środków pomocowych jako nadarzającej się okazji do nielegalnego zgromadzenia ogromnych majątków poprzez złe rozporządzanie tymi pieniędzmi. Dlatego jeśli nie udowodni swojego twardego stanowiska w walce z wszechobecną na Ukrainie od dekad korupcją, to nieuchronnie będzie musiał się liczyć z klęską, gdyż bez odpowiedniego wsparcia z zewnątrz nawet najbardziej bohaterskie postawy tamtejszego społeczeństwa lub samej armii w walce z najeźdźcą nic nie dadzą bez zachodniej pomocy. Na razie wydaje się, że ukraiński przywódca cieszy się zaufaniem kluczowych urzędników, tak naszych polskich, natowskich, jak i samych amerykańskich. I oby tylko wprowadzane przez niego środki mające zapewnić nadzór nad amerykańską i międzynarodową pomocą, tym te antykorupcyjne, były naprawdę skuteczne, a nie jedynie pozorne. Bo w przeciwnym razie może się okazać to zgubne nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich. Tyle na dziś. Jak zawsze, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i życzę spokojniejszych czasów oraz tego, by wreszcie żyło się łatwiej i było więcej powodów do codziennej radości. Cześć i do następnego razu. Pozdrawiam. Pa, pa, pa.